Witajcie moi kochani, dzisiaj Wam pokażę produkty świąteczne ze sklepu Pepco. Tutaj mamy taki piękny słoik na ciasteczka, na przykład z takim bałwankiem i z takim skrzatem. Kosztuje on 20 zł. Następnie taki chudszy słoik, zamykany, z takim skrzatem. Tutaj mamy, tutaj jest również taki skrzat. A tu mamy takiego pięknego renifera. Mi się wydaje, że ten jest ładniejszy, ale to moja opinia. Pięknie wygląda. I ten kosztuje również 20 zł. I paterki. Paterki świąteczne. I taka paterka kosztuje 40 zł. Jak już święta miną, wyciągacie wstążeczkę i albo wkładacie jakąś inny kolor na jakąś inną okazję, albo w ogóle bez wstążeczki. Następnie zobaczcie tutaj kubeczki, które już były. Jeżeli nie widzieliście filmu, to cofnijcie się do innych filmików. Były te kubeczki, były miseczki, a tutaj pokażę Wam nowości. Takie duże kubki ze złotym uchem za 15 zł. Tu mamy w takie śnieżynki. Tu już mamy z napisem. Następnie tutaj mamy już taką bombeczkę i napis Merry Christmas i kosztuje również 15 zł. Ok, i przechodzimy dalej. Kule i jeszcze raz kule. No w tym roku to po prostu jest tego multum. Tutaj mamy taką kulę na samochodziku czerwonym. Jedzie sobie w środku Mikołaj i ona kosztuje 10 zł. Już jak jestem przy czerwonych, to zauważyłam, że dowiesili nowe kubeczki. Zobaczcie, z taką dosyć, nie rączką, chciałam powiedzieć dosyć sporą rączką, z takim dosyć sporym uchem, złotym. Bardzo ładnie to też wygląda. Kosztuje 10 zł. I wyżej mamy takie same, tylko biało-złote. Też bardzo fajnie się prezentują. Ok, następnie pokażę Wam takie zaparzacze. Jak widzicie, tam była kuleczka, gdzie wrzucacie sobie herbatę swoją ulubioną. Jest przykrycie, jest taki reniferek i ten zestaw kosztuje 20 zł. Może być to zestaw prezentowy, jak już tam sobie kto uważa. I tutaj pokazuję Wam powolutku, żeby mi coś nie spadło. Pokazuję Wam w kolorze czerwonym. Te miseczki również widzę pierwszy raz. Nie wiem, czy był w tamtym roku, nie pamiętam. Od środka jest srebrna, a tutaj jest taka srebrno-czerwona. I jest ona w kwocie 12 zł. Tu pokażę Wam takie... Powiem Wam, że nie wiem, co to jest. To jest do dekoracji, kosztuje 8 zł i wydaje mi się, że można postawić na to jakąś świeczuszkę. Nie wiem, nie mam pojęcia. Szkoda by było to też zestawić, bo to pięknie się mieni, a jak się postawi jakąś świeczkę, jakąś choineczkę, to już no nie będzie tego efektu. I tutaj jest druga, w drugiej wersji, taka brokatowa. To jest szklane. Ok, i do Pepco dojechały skrzaty. Takie duże skrzaty na takich nogach, na takich nóżkach, co mogą być troszeczkę niższe i troszeczkę wyższe. Tamten kosztował 40 zł. Zobaczcie, tutaj mam taką parę. Tu mamy pana. Tak wygląda z tyłu. I pan kosztuje. Pan kosztuje 20 zł. Z taką brudką. Trochę mu przeczeszę. A tutaj mamy pancie. Pancia ma takie kucyczki i jest w takiej samej cenie. Tutaj mamy takiego szarego z zielonym woreczkiem. No powiem Wam, że robią wrażenie wszystkie jak stoją. I ten jest w kwocie 40 zł. Ok, tutaj mamy taki zestaw. I zobaczcie, zrobię Wam tutaj zbliżenie. A tutaj macie wypisane po kolei, co macie. Jest to 2, 4, 6, 7 rzeczy. I kosztuje 30 zł. Ok, mamy następnie taką drewnianą gwiazdkę do powieszenia. Tutaj mamy taką mniejszą,
tutaj się odpala i świeci. I ona, jak widzicie tam na obrazku, ona tak dookoła ma taki wąż, dookoła, nie dookoła, od środka ma taki wąż i ten i to tak pięknie świeci. I kosztuje 15 zł. Tamte drzewka po prawej już widzieliście. Tutaj mamy takie koniki na biegunach. Te śnieżki również widzieliście w poprzednich filmikach. Tu taka ozdoba na choinkę. I ta ozdoba kosztuje 10 zł. I to wszystko, co teraz tutaj widzicie, to już też było w poprzednich filmach, dlatego jeżeli ktoś nie oglądał, to możecie się cofnąć do nich. I kosztuje 30 zł. Ok, mamy tutaj taki obrusik kwadratowy, 80 na 80 za 10 zł. Tutaj jest czerwono-złoty, tu mamy biało-srebrny w takie śnieżki. Następnie tu mamy 35 na 180 za 25 zł. Mamy jeszcze taki bieżnik 35 na 150. Tu również bieżnik za 15 zł. 38 na 150. I szukam, czy tu są jakieś inne wzory. O, tutaj jest coś innego. I tutaj taki cieniutki za 15 zł. Biało-złoty. Biało-złoty. Zobaczymy, czy są jeszcze jakieś inne odcienie. Ale chyba nie widziałam. I dojechały u nas poszewki na poduszkę. Tutaj mamy taką piękną poszewkę w renifery. Dalej mamy te, które już pokazywałam kiedyś. Z taką śnieżką i z takimi pomponami. One są takie dosyć porządne. Tu mamy z takim futerkiem za 12 zł. Takie bardzo miłe w dotyku. I tu biało-zielone i z reniferem. Te również już były. Tu jeszcze Wam pokażę, jak z drugiej strony wygląda. Od środka. One wszystkie są bardzo, bardzo miłe w dotyku. I tutaj bieżnik za 15 zł. 150 na 33 cm. Ok. Patrzę, że u nas dostawili również takie lampki. Lampki w kwocie 60 zł. 580 lampek LED-owych. Tutaj są takie kule po 30 zł i tutaj za 30 zł taka kula śnieżna i ubranka. Tu mamy taką bluzeczkę, zadyszkę. Następne bałwanki, również zadyszkę. Tu mamy taką czarno-czerwoną, również w takiej kwocie. Ta również za 10 zł. A one chyba wszystkie są po 10 zł. Tu mamy taką troszeczkę większą. I ta kosztuje już 20 zł. Już taka bardziej bluza. I tu jeszcze widziałam taką ładną. Z takim reniferem. I kapciuszki. Kapciuszki dla maluszków, kapciuszki za 20 zł. Tutaj nie jestem pewna, czy ja Wam już je pokazywałam, ale jeżeli tak, no to pokażę jeszcze raz, bo nie pamiętam, czy pokazywałam Wam te kapciuszki. I te są w kwocie 30 zł, takie wsadzane, jak ktoś marznie bardziej. Tutaj mamy takie klapeczki z taką gumką napięte i one kosztują 20 zł. Tutaj są takie reniferki za 20 zł. Tu już takie inne kolory, jak ktoś może nie lubi czerwonego. Takie szare misie z pomponami. I następnie dla takich małych księżniczek piękne spódniczki. One tak pięknie połyskują w złoto. Tu chcę Wam pokazać, jak one, ile one warstw mają. Kosztują 20 zł. I tu Wam jeszcze pokażę, że z tyłu jest taka czerwona. Przepiękne. Te tiulowe spódniczki są przecudne. Zobaczcie, jak one połyskują. Śliczne są.
Okej, dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Trzymajcie się.